Witamy pana Krzysztofa dzisiaj Dzień na dobry Państwu. 27 dniu diet. Dziś zrobimy wywiad z panem Krzysztofem, jak się czuje, jakie ma samopoczucie. Nie nagrywaliśmy długo, około 7 dni, ponieważ chcieliśmy zobaczyć większe efekty na diecie. Więc tak, zadam panu pytanie. Może zadają wszystkie osoby z grupy i na PRIF, i na różnych, co pan je? Więc proszę opowiedzieć o swoim menu, o swojej kaloryczności. Pochwalić oczywiście żonę przy okazji. No i troszkę chciałabym też, żeby pan nadmienił o przyswajalności witamin według... Dobra, starczy. Przyswajalność witamin według ciebie w poście. Jak pijesz na przykład soki i tak dalej. Co uważasz na ten temat? Ponieważ jest teoria taka, że niektóre witaminy przyswajają się w tłuszczach i jest tu burza, jeśli chodzi o niektóre panie. Oczywiście my to skonfrontujemy jutro z panią dr Dąbrowską. Miejmy nadzieję, że nam się uda i znajdzie dla nas dużo czasu. A co sądzi dzisiaj mój mąż na ten temat? Proszę, co jemy na diecie? Jakie było pierwsze pytanie, pani redaktor? Co jemy na diecie? Co proszę, jemy na diecie? Jaka kaloryczność? Więc, drodzy Państwo, jemy to, co nam podleci pod rękę. Nie skupiamy się na tym, bo to jest post. To jest post, więc nie myślmy o tym, że będziemy sobie tam gotować nie wiadomo co, jakieś wydzibasy. Te 800 kalorii to i tak jest za mało, żeby nasz organizm funkcjonował, więc on już i tak się odżywia wewnętrznie. Starajmy się jeść, nie myśleć o tym jedzeniu. Powtarzam to cały czas, bo to jest dobry sposób, bo ja go stosuję. I nie wiem, czy ja dostarczam 200 kalorii, bo tak jak sobie dzisiaj gdzieś tam wypisałem właśnie, że rano jem świeżo wyciśnięty sok z marchwi lub jakiś tam inny owoc, który mi tam Dora złapie albo upoluje. Później co? Jem pomidory z cebulką albo jakieś leczo warzywne, albo jakąś cukinię faszerowaną jakimś tam wynalazkiem Dory, czyli pewnie warzywami. No jedno lub dwa jabłka to maks. Czasami jakiegoś grejpfruta chrupne, złapię jakiegoś ogórka kiszonego i to wszystko, nie skupiam się na tym jedzeniu. Na polowanie chodzisz. Na polowanie chodzę, bo tak. Ja do sklepu chodzę na polowanie, a mąż poluje w domu. Po szafkach wtedy ja robię. A może coś się tam ukryło i szukam. Jest. I chapię. No i to tyle, tak za dużo. Rano pijesz ostatnio sok z marchwi, bardzo lubisz. Wodę piję i tego piję, myślę, właśnie ze 2 litry, ale robię już sobie właśnie w tym dzbanku ze szkła, no i raczej tą strukturalną staramy się pić, żeby tak fajnie się tutaj oczyszczać. To przynosi jakiś tam efekt. A co z witaminami? No cóż, mnie się przyswajają wszystkie. I te, co są w tłuszczu, i te, co są nie w tłuszczu, przyswajane. Nie wiem, jak u Was, kochani, ale no, ja dysponuję tkanką tłuszczową. Zresztą ten tłuszcz nie jest tylko w tej tkance, ale w wielu organach. Więc u mnie się przyswaja wszystko. Jakieś tam marchewki czy soki, to po prostu jak... A teraz tak na poważnie, bo mówiłeś mi, panie Krzysztofie, o tym, że witaminy przyswajają się nie tylko dlatego, że jest jedna wysublimowana witamina. Powiedz, i musi wokół tego być otoczka. Więc. Powiedz, skąd to wiesz i jak uważasz? Duch mi powiedział do głowy, mi to przyszło. Tak, ale nie tylko do głowy, również pani Pawlikowska o tym mówi ostatnio na wykładzie. Też słuchaliśmy doktora Kardasza, bo uczestniczymy w takiej akcji za chwilę. W konferencjach Żyj Świadomie, żyjemy, super polecamy. Żyjemy, tak, świadomie, zaprosimy Was, jak będą teraz w jakichś miejscowościach, to będziemy Wam mówić i podsyłać co i jak, ale odnośnie tych witamin. Wszystko, co sztuczne i chemiczne, a i owszem, może się nie przyswajać u nas. Może nawet nie tyle nie przyswajać, co nie przynosi efektu. No, wyobraźmy sobie teraz, że żywimy się tymi owocami i warzywami. I tam w
Dla przykładu weźmy witaminę C, no i fajnie, bo dużo jej jest w cytrynie lub w kiwi. Cytryny nie jemy, tak, nie gryziemy jej, ale kiwi sobie zjadamy całe, tak? I w tym kiwi natura tak cudownie, ogólnie oczywiście, tak cudownie nie mówimy tu o to stworzyła, że tą dużą ilość witaminy C ona otoczyła składnikami, w których ona się wchłania do nas, do organizmu. I każda roślina, którą nam daje natura, jest dla nas przyswajalna. To nie są tabletki, które robi się albo chemicznie, wzór tylko zostaje ten sam i nazwa zostaje tak sama, tak? Ten kwas askorbinowy, no ale on nie ma nic wspólnego z witaminą C. Nic. Ta witamina się nie przyswaja, po prostu się nie przyswaja do nas, do organizmu. Dlaczego się nie przyswaja? Dlatego, że nie ma otoczki, która jest w owocach i która jest w naturze. I my dostajemy tylko wyjętą sztucznie witaminę C, czy wyprodukowaną, i nic więcej. Nic więcej koło tego nie ma. Dając kiwi, są te peptynki, są tam inne rzeczy i składniki. Nie będę wymieniał nazw, bo sam ich nie pamiętam, ale to jest całe środowisko. Jemy witaminę C razem z całym środowiskiem, które jest dla nas zdrowe i dla nas dobre. Dlatego polecam, jedzmy witaminę C naturalnie, jedzmy w ogóle witaminy w warzywach i owocach, bo to przyswaja na 100% nasz organizm, bo nasz organizm do tego jest stworzony. Dokładnie. I tym akcentem mamy pierwsze pytanie. Zakończone. Teraz poprosimy drugie pytanie i troszkę łączące się z trzecim. Ja sobie to już nawet wypisałam. Ile kilogramów i ile w pasie? 27 Pani redaktor, dzień. Tak intymne pytania, to ja mogę powiedzieć swojej żonie, mogę powiedzieć swojej rodzinie, mogę powiedzieć państwu, no ale nie całemu światu. Więc może powiem państwu. Cóż, spadek wagi. Było 108, jest 98. Szybko liczę na kalkulatorku, dycha. Spadła przez 27 dni. Właśnie nie pamiętam, czy tam było 118, czy 112. Przyjmijmy, że 112, bo to i tak dobry wynik, 112 w pasie. Na filmie widzieliście, już było 106. To już wtedy zjechało 6. To było 5 czy 6 dni, tak? No więcej, tak. A tak, na diecie. No teraz według moich pomiarów, które ktoś tam zarzuca, że są niedobre, bo to można obtłuszczone. Tak ścisnąć i obtłuszczony jestem. Wystarczy trochę ścisnąć i już te 3 cm ucieka. To w tej chwili jest 99, czyli spadło 13 cm z pasa. Super. Trochę spadło. A co się dzieje spodnie ze skórą? Fajnie. Będzie pewnie zmiana garderoby. Chociaż nie, bo lato idzie. Nie trzeba będzie zmieniać. Z ramion pospadało, spadło trochę tak samo z nóg, ale to wszystko widać, że tłuszcz, bo zaczynają się przez te warstwy tłuszczu, czy skóry w tej chwili już bardziej, no odznaczać jakieś tam mięśnie tu i ówdzie. A co się dzieje ze skórą? Czy jest obwisła? Właśnie. Czy się wchłania? Powiem wam, jak bo też pytacie o to, co się będzie działo, jak ktoś ma dużą nadwagę. No u mnie spadło tych kilogramów ile? 10, tak? I dużo, dużo z pasa. Sytuacja jest taka, nie wiem czy u was tak jest, u mnie tak jest, że na początku ta skóra na brzuchu robi się taka jakby pusta w środku. Bo ja miałem taki fajny brzuszek, to on tak chodziłem, tak jak... Jędrny mięsisty. I on się tak trzymał mocno, tak trzymał się w sobie. W tej chwili on się skurczył, ale skóra nie jest nabita, ja tam nie czuję tłuszczu pod spodem, tylko czuję taką skórę, czyli ona się po prostu tak jakby zrobiła, taka powinna się zrobić obwisła mocno, ale ona się nie robi obwisła. Ona cały czas dopasowuje się do tego, co tutaj znika. I w tej chwili no jest całkiem dobrze, chociaż widać, że te puste miejsca tutaj gdzieś tam są, ale myślę, że za tydzień to wszystko pięknie się tutaj pokształtuje i, no i już tam pokażemy może za tydzień, czy na koniec diety zrobimy właśnie takie, że zdejmiemy ze mnie może te ciuchy. Będziemy się rozbierać. Zobaczycie, jak naprawdę duża jest różnica, bo zrobiliśmy sobie też zdjęcie. Zresztą, kochani, obserwujecie też pewnie po twarzy.
Tak. U mnie, bo wiele osób też już widzi, jak się ze mną spotyka, to mówi, że o matko, jak ty schudłaś. W ogóle ja schudłam na tej męża diecie, także mi też służy w sumie. Tak. Co jeszcze zaobserwowałem ciekawego? Pytanie. Pani redaktor musi zadać pytanie. Jakie kryzysy przez 7 dni? Ozdrowieńcze. Ozdrowieńcze. Kryzysy ozdrowieńcze. Cóż, wyskoczyły mi takie plamki grzybicze na plecach i na łokciach, ale one były 3 dni. Nic nie ma już w tej chwili. Z łokci pięknie zeszło, z pleców też. To musiała być taka po prostu, myślę, oczyszczająca rzecz. Co mnie trzyma? W dalszym ciągu trzyma mnie ból tutaj w jelitach, czy w wątrobie, czy w żołądku. To cały czas czuję. Więc widać, że tam trochę musiałem narozrabiać. Być może, że to jest grzybek kandida, nie wiem, ale ten ból cały czas jest. On jest do życia, do przeżycia, ale jakby daje o sobie znać, że musiałeś tam człowieku chyba narozrabiać nieźle i trochę grzeszyć, że on się tak utrzymuje. To już jest drugi tydzień i tego wcześniej nie miałem. Tego wcześniej nie miałem, takiego bólu, a teraz jest. Czy jak pojawia się kryzys, to się cieszysz? Och Boże, jak ja się cieszę, kochani, jak się kryzys pojawia, też się cieszę, bo znaczy, że będzie dobrze. No. Że organizm się uzdrawia, tak, trzeba się cieszyć, tak. A nie płakać. Jak nie coś co boli, płakać. To trzeba skakać do góry tak. I myśleć pozytywnie, że właśnie się leczymy. Tak, a jeszcze wam coś powiem niefajnego, bo wyskoczyły mi takie place. Takie place starcze tutaj. Ja wiem, starość nie radość, no już trochę tych wiosen człowiek ma. No ale to wyskoczyło, to mojej babci takie coś wyskakiwało, a mnie już wyskoczyło, więc no też mam nadzieję, że to jest kryzys ozdrowieńczy i będę znowu pięknym 18-letnim chłopcem za 2 tygodnie. Na tej diecie pobudza się kolagen, więc myślimy, że coś nam pomoże ten kolagen, tak? Tak. Dobrze, a co z energią i jakie samopoczucie ogólne na diecie? Przez te 7 dni, bo wcześniej już opisywaliśmy, więc przez te 7 dni, czy jest spadek energii, czy jest wzrost energii, jak to u Ciebie wygląda? Na początku było fajnie, jeżeli chodzi o tę energię. Dlaczego? Dlatego, że się ruszałem. Już doszedłem. Doszedłem, z czego wynika u mnie na przykład brak energii. Ruszałem się, chodziłem na siłownię, łaziliśmy na spacery aktywnie i było super. Rzeczywiście ta energia wzrastała. Z dnia na dzień czuć było, że jest jej coraz więcej. Ostatni tydzień zaś miałem mocno intelektualny. Co to znaczy? A to jakieś tam wyjazdy samochodem bez przerwy. Mało ruchu, bardzo mało ruchu, tylko siedzonko w samochodziku. Długie później trasy. Na tych konferencjach, na tych wykładach też żeśmy tam trzymali tyłek przy krześle. Mało ruchu i spadek energii. Spadek energii. Mało, źle się czuję i to widać jest, że trzeba po prostu wystarczać ruchu. Zresztą też przeglądaliśmy jakby taki przykładowy rozkład dnia w ośrodkach pani dr Dąbrowskiej. To kochani, to tam te dni są aktywne. Tam nie ma siedzenia. Pobudka rano, walking, spacer, gimnastyka, basen. Tego jest całe mnóstwo, tam nie ma siedzenia. Cały czas te kobietki i faceci chodzą i oni czują się dobrze. I czego jeszcze się dowiedzieliśmy na konferencji a propos tak, ruchu a propos właśnie i tego takiego ruchu, postu. Doktor Kardasz powiedział, że w momencie, kiedy tego ruchu nam będzie brakowało i prowadzimy tryb życia siedzący, nie pracują nam mięśnie, to organizm jest taki cwany, że łatwiej jest mu pobierać energię z mięśni. A nie stłuszcz. W związku z tym, że one są w tej chwili niepotrzebne i nie pracują, to on sobie pyk łapie z mięśni. Stąd mogą wystąpić bóle właśnie mięśniowe i trzeba to szybko zmieniać. W momencie, kiedy robimy ruch, to organizm widzi, czuje, no nie wiem jak to w ogóle określić, że potrzebuje mięśni i on nie sięga do rezerw białka, które są w mięśniach. Tylko w ruchu, wiadomo, jak jest ruch więcej niż 30 minut, to organizm wchodzi wtedy w te przemiany tłuszczowe i zaczyna energię czerpać z tłuszczu. A tego to na pewno mamy dużo. Tak.
A jeszcze zadam panu pytanie. Jak z głodem na tej diecie? Raz jest, raz go nie ma, ale głównie jest w głowie. Bo dziewczyny narzekają na bardzo duży głód i czasami, że boją się, że przerywa się właśnie. Jak to jest? Głód czy fizyczny, czy psychiczny jest u ciebie? Kaloria, gdzie macie poniżej 800, ja mam 200, nie istnieje. Organizm nie domaga się jedzenia. To głowa. Głowa, uwierzcie mi, głowa. Trzeba się napić też wody, może nie wiecie o tym, cały że... Cały czas wam powtarzam, że wszystko jest w głowie. To są sytuacje, które wam się kojarzą z jedzeniem, że przychodzi pewna pora i chce wam się jeść. Ale to po dwóch tygodniach, też nasz organizm ma coś takiego, że po dwóch tygodniach on się przestawia. I szczególnie ci, którzy są na początku, mają kłopot, bo określone godziny, określone sytuacje powodowały, że sięgacie po posiłek. Teraz tego nie ma, wyrzucać to z głowy. Czytać, chodzić, bardziej aktywnie dokształcać się, oglądajcie sobie te filmy, patrzcie, pamiętajcie, że nie jesteście tylko ciałem, ale także umysłem i duszą. Pamiętajcie, post to zmiana, oczyszczenie, ale zmiana duchowa i zmiana psychiczna. Przez te 40 dni starajcie się jakby w sobie wyrabiać nawyk, że po tej diecie nie rzucicie się, czy nie rzucimy się. Ja tak sobie też mówię, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Może będziemy później też wam nagrywać jakieś filmiki, jak to u nas po tej diecie, jak to u mnie po tej diecie wygląda. Czy to od razu rzuciłem się na jakieś potrawy, które teraz nie jadłem, czy nie. Pracuję nad tym i układam sobie w głowie, że ten post to była transformacja. To jest nowe narodzenie, odrodzenie człowieka, tego tutaj. I mam nadzieję, że wytrwam w tych postanowieniach, że no do tego starego stylu życia już nie powrócę. No, czego sobie i Państwu życzę. Więc życzymy powodzenia na dalszej drodze postu. Mamy 27 dzień, czyli już jesteśmy powyżej połowy. Czy przetrwasz do 6 tygodni? Cóż, cuda się zdarzają, więc myślę, że tak. Więc czekamy na cuda. Wam wszystkiego dobrego życzymy i trzymajcie kciuki za to, żeby jutro pani doktor odpowiedziała na jak najwięcej pytań dla was. Będzie to ciężkie na pewno, dlatego że wiele osób będzie do niej chciało po prostu się dostać i ile czasu nam poświęci, zobaczymy. Na pewno poświęci, ale ile nie wiadomo. Pozdrawiamy wszystkich dietowiczów i... Trzymajcie się. Nie do bajcie się zobaczenia. Głodowi. Papa. Papa.